Dzień dobry, moi drodzy. 8:10. Czas wstawać. Znowu sobie dzisiaj pozwoliłem na dłuższe spanie i obudziłem się po 8:00. W związku z czym nie ma czasu na kawę. Wypijemy kawę potem, a teraz idziemy śniadać. Ja mam kawkę i idę sobie poleżeć na plaży. 2-3 godzinki i wystarczy. Bo dzisiaj to już jest naprawdę żar z nieba. Tutaj wczoraj wieczorem założyłem sobie kamerkę. Co prawda dzisiaj rano już ją zdjąłem. Ale założyłem wieczorem z takim mocnym postanowieniem. Nastawię sobie budzik na godzinę 3:30. Żeby włączyć kamerę i nagrać timelapsa. Taki wschód słońca. Tak. Nie wiem nawet, czy ten budzik dzwonił, czy nie. Obudziłem się po 8:00. Ale pomysł był dobry. Idę na tą plażę 10 minut później niż wczoraj. Wczoraj o tej godzinie byłem już rozbity. A czy dzisiaj znajdę jakieś ciekawe miejsce? Może się okazać, że te 10 minut mocno na tym zaważę. Obozowisko rozbite. Skromne, ale jest. W pierwszej linii brzegowej. Dzisiaj to już się chyba nikt przede mną nie położy. Tutaj generalnie akurat na tym odcinku jest dość dużo wolnego miejsca. Bo tu jest taki wstrętny, twardy piasek bardzo. Wąska plaża z twardym piaskiem. I nie każdemu się chce tutaj przyjść rozbić. Bo bez odpowiedniego sprzętu parawanu się nie wbije. I się jakoś udało. Idziemy zobaczyć, jak dzisiaj woda. No Bałtyk to nie jest ciepłe morze. Ale woda jest na tyle ciepła, że przynajmniej nie wykręcam nóg w drugą stronę, jak to czasami bywało, jak przyszedł jeszcze jakiś zimny front. A tutaj naprawdę wchodzi się całkiem przyjemnie do tej wody. Także jak na Bałtyk, to jest ciepło. Thank you.
10:30. No to tak, max 3 godzinki. Więcej nie, bo to się potem źle skończy. Poplażuję się. Poopalam. Popryskam w wodzie. A po południu zobaczymy, czy to wypali. Ale jeżeli wypali, no to będzie super. Mała niespodzianka. Niespodzianka przede wszystkim dla mnie. Bardzo przyjemna. Czy będzie przyjemna, to się też okaże na końcu. Dopiero po wszystkim będę mógł ocenić, czy mi się podobało i czy umiałem. Ale niespodzianka będzie. I oczywiście postaram się wszystko nagrać i pokazać. Nic więcej na razie nie mówię, bo jeszcze nie wiem, czy to wyjdzie. Trzy godziny. Więcej nie wytrzymam, naprawdę. Tak jak lubię, tak nie jestem w stanie tego wytrzymać. Mega gorąco. A najlepsze jest to, że w pokoju w lodówce czeka zimne piwo. Tego mi było trzeba. Nawet ta kąpiel i to spłukanie z tego piasku nie jest tak istotne. Żar leje się z nieba. Niesamowity. 70 stopni Celsjusza jak nic. Zjadłem obiad. Nie nagrywałem. Niestety był wyjątkowy hałas, wyjątkowo dużo ludzi. Więc jakiekolwiek nagrywanie nie miało tam kompletnie sensu. A teraz jestem w porcie na spacerze. Po obiednim. Aczkolwiek najlepiej by się leżało w tej chwili w chłodnym basenie z drinkiem w ręku. Spotkałem przed chwilą w porcie kolejnych widzów. Prawdopodobnie subskrybentów kanału. Mówią, że widzieli większość filmików z Mrzeszyna, na którymś nawet się gdzieś tam załapali, podobno jak idę przez Mrzeszyno, a oni spacerują kilka lat temu. Także pozdrawiam serdecznie i może w tym roku też się uda gdzieś na jakimś filmiku załapać, bo jak wiecie, spaceruję dużo. W kawiarni odbywa się koncert bębnowy dla dzieciaków. Że sobie siedzę w tej chwili przed pawilonami, o których wam ostatnio opowiadałem, i o sali do ping-ponga, to teraz wam pokażę, gdzie to wejście się znajdowało do tej sali. Tu. W samym narożniku wchodziło się na salę do ping-ponga i tam spędzało większość czasu z całego pobytu w Bogdance za dzieciaka. Ale wracało się potem do domu z dyplomem z turnieju ping-pongowego. A few moments later. Słuchajcie, mamy wieczór, dochodzi godzina 20, a ja idę w pewne miejsce i to jest coś, o czym wspomniałem już dzisiaj, będąc na plaży, czyli ta niespodzianka. Niespodzianka, która nie byłem pewny, czy dojdzie do skutku. Nadal nie wiem, czy dojdzie do skutku, bo nie wiem, czy stanę na wysokości zadania. Ale generalnie zostałem zaproszony przez twórców kanału Visit Mrzeszyno na wspólne popływanie na supach. Dobrze wiecie, że wspominałem o supach kilka razy na filmie. Prawda jest taka, że jeszcze nigdy tego nie robiłem. No i pytanie, jak mi pójdzie. Dla mojego bezpieczeństwa stwierdzili, że lepiej nie pływać po morzu, popływamy po redza po prostu. Woda jest spokojniejsza i tam dla takiego amatora jak ja będzie na pewno dużo łatwiej. Trzymajcie za mnie kciuki. Jesteśmy na miejscu. Cześć, witam serdecznie. Maciek. Olek. Cześć, Karol. Cześć, Maciej. To co? Będziemy się moczyć? Będziemy się moczyć, to będzie mój pierwszy raz.
Generalnie jest tak, zasady bezpieczeństwa. Między twoimi stopami. O, tak sobie ustaw tą dechę. Na kajaku przede wszystkim pracują ręce i ewentualnie mięśnie wibietu. A tutaj trzeba całym sobą pracować. Myślę, że jutro będę to wszystko czuł. I to mocno. Jak, nogi ok? Jest w porządku. Dziękuję. Jak wkładasz je, jak najdłużej było ono prostopadłe do kierunku, w którym się porusza wiosło, będąc w Rzeszynie, to można powiedzieć, że się odpoczywało na wyspie. Bo jakby nie patrzeć, to z każdej strony, jak wjeżdżamy do Brzeżyna, musimy przez most przejechać. Się śmiejemy z tego, z kolegą, że to jest tego, że to jest... To są specyficzni ludzie, jak na ludzi na wyspiarzy przystało. A powiedz mi, bo to mnie zawsze ciekawiło, to też gdzieś tam na którymś z tych swoich filmików, pamiętam, poruszałem taki temat, jak miejscowi zapatrują się na to, jak tu jest poza sezonem, jak jest cisza i spokój. Czy oni wtedy odpoczywają od turystów, czy brakuje im tego zgiełku, czy wtedy dopiero czują, że są u siebie? Bo to z perspektywy turysty wygląda zupełnie inaczej niż z perspektywy kogoś, kto tutaj mieszka na stałe. Ja mam na to świeże trochę spojrzenie, bo jestem napływowy tutaj. Ja tu pamiętasz taki film Przystanek Alaska? Oczywiście. No to jest po prostu absolutny fenomen, ten serial. I ja tutaj znalazłem swój Przystanek Alaska. W sensie mam mnóstwo tutaj ciekawych znajomych, którzy mają naprawdę tak niesamowite zainteresowania i oni mają czas po sezonie na to, żeby to realizować. W każdym razie, jak chcesz pójść na spotkanie sobie w dużym mieście, to zapłacisz tak minimum 50 zł za bilet do gry. Myślę, że tak. A tutaj każdy zwykły człowiek z ulicy płaci 20 zł za godzinę gry na squashu, niezależnie od której godzinie sobie zarezerwuje. Więc się spotykamy na squashu. Robimy sobie ogniska różne. Potrafi znajomy z Gubina zadzwonić, mówi: słuchaj Olek, wpadaj z rodziną, robimy kunik sobie, rozwijamy się w ten sposób, że na przykład ja jestem strażakiem ochotnikiem też. Widziałem cię w akcji, ostatnio widziałem. I staramy się robić różnego typu fajne akcje poza sezonem. Jest taki profil pewnie znany ci, Brzeżyńskie Klimaty. Oczywiście. Jest genialny. Prowadzi to pan, który od lat fascynuje się historią Brzeżyna do sezonu, tak? No bo wszystkich właśnie zawsze interesuje, co to się po tym sezonie dzieje, co ci ludzie po tym sezonie tutaj robią w takim małym Brzeżynie. No jest port, jest kilka kutrów, tak, ale są rybacy. Mamy aquapark, mamy salę gimnastyczną taką, którą naprawdę można nam pozazdrościć. Mamy kręgielnię, mamy świetny fitness, mamy ten port do squasha. Fajne rzeczy się dzieją przez cały rok w Pałacu nad Młynówką. Są też takie robione akcje, jak na przykład Zagroda Gosław, którą też szczerze polecam.
No fajnie, jak jest taka zgrana społeczność. No, oczywiście to jest taki, wiesz, no tam jakaś tam grupa takich. No wiadomo, oczywiście. No. Ale mimo wszystko jest fajnie. No to jest domena takich mniejszych społeczności właśnie, że jeden na drugiego może liczyć. Nawet jeżeli wszyscy gdzieś tam do tej społeczności takiej bliskiej nie będą należeli, no to ta grupa ludzi właśnie tworzy klimat tej miejscowości. Taka, która trzyma się razem, która chętnie o tym miejscu opowiada, która gdzieś tam promuje to miejsce, jeżeli to jest jeszcze taka miejscowość wypoczynkowa właśnie jak Mrzeżyno. To jest fajne. No słuchajcie, tyle razy byłem w Mrzeżynie, ale w takim miejscu jeszcze nie miałem okazji się znaleźć. Jak ktoś mówi, że po co przyjeżdżać kilka razy w to samo miejsce, przecież to jest nudne, nie ma racji. Wszystko można spojrzeć z różnych perspektyw, z różnych stron. A ja dzisiaj właśnie mam okazję podziwiać Mrzeżyno z jeszcze innej perspektywy. A jesteśmy w tej chwili gdzie? W starym kanale Regi. Idealnie. Pod wymiar. Mieszkam, to różnica pomiędzy najniższym stanem wody w porcie, a najwyższym, ona przekroczyła 2,5 metra. Pamiętam to zdjęcie, ja szukałem tego zdjęcia na Facebooku, bo tam je widziałem. Aha. Próbowałem sobie to potem ściągnąć, bo kilka razy komuś opowiadałem o tym, że takie miało miejsce właśnie coś, że praktycznie można było przejść przez kanał portowy tak, suchą stopą i już tego zdjęcia nie znalazłem. A to czemu? No z takiej perspektywy faktycznie Mrzeżyna nie znałem z takich zakątków, pomimo tych wszystkich razy, które tutaj bywałem. Więc słuchajcie, tylko na supa, najlepiej z takim przewodnikiem, bo można ciekawe miejsca zobaczyć i o ciekawych rzeczach usłyszeć. Mnie cały czas ciekawi historia samolotu, który leży w porcie. To jest jak z Yeti. Wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Tak. To poszukiwania tego dormiera, który się z dziećmi... No, ale to się w Resku rozbił na jeziorze, tak? To znaleźli jego lokalizację, ale nie sposób go wyciągnąć, bo jest tak głęboko w mule. Słuchajcie, będę zaraz dobijał do brzegu. To była piękna wycieczka. Nie zmoczyłem się, ale może dlatego, że stchórzyłem i znakomitą część drogi pokonałem jednak na kolanach, a nie na stojąco. I tylko dlatego się uratowałem. Ale naprawdę było super. Jeżeli chcecie zobaczyć Mrzeżyno z innej strony, to oglądanie go z pokładu supa jest naprawdę dobrą opcją. Słuchajcie, żyję. Nie jestem mokry. Tylko dlatego, że miałem dobrego mistrza, który mi pokazywał, uczył i opowiadał. Jak chcecie sobie... Nie, on kłamie, on kłamie. Suchutki, do wody nie wpadłem. Podejrzewałem go na sam koniec, że będzie chciał mnie wrzucić do tej wody i wepchnąć. Ale udało się, jestem suchy. Naprawdę super zabawa. Polecam wszystkim. No i polecam odwiedzenie kanału Visit Mrzeżyno i na Facebooku i na Instagramie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat Mrzeżyna i moja wiedza na temat Mrzeżyna to jest taka w porównaniu z wiedzą tego gościa. Bardzo mimo, dziękuję. Że napływowy jestem, a miło mi było strasznie. Dzięki. Pływanie bardzo wzmaga apetyt, więc po pływaniu idę do beach baru na plaży. Nowo otwartego miejsca. W zeszłym roku jeszcze go nie było, to jest coś nowego. No i zobaczymy, co tam dobrego sobie zjemy. Podobno dobre rzeczy. To jest... Świeża rzecz.
świeża rzecz. To jest pomnik tym, którzy nie powrócili z morza. I jesteśmy w trakcie jeszcze prac, jak widać, nad tym. To są cztery słupki, bo brzeżyńscy rybacy w tej historii powojennej były cztery katastrofy takie tragiczne, gdzie zginęli brzeżyńscy rybacy. I robimy tak, żeby nie zapomnieć o nich. Przygotowaliśmy cztery słupki. Na tych słupkach zaraz lada dzień się pokażą mosiężne tabliczki, na których będą z imienia i z nazwiska wymienieni. I w dalszym jakby planie mamy zrobienie tutaj też takiej tablicy, na zasadzie takiej pochylonej tablicy, w której będą miejsca, w których te katastrofy miały miejsce, w których zatonęły te kufry. Chcemy, żeby oni po prostu nie zginęli w takiej zbiorowej świadomości ludzi, żeby oni cały czas z imienia i nazwiska ten i ten zginął wtedy i wtedy, żeby to pozostało. Żebyśmy pamiętali o tym, że nawet jak już wszystkie przepisy unijne spowodują, że rybołówstwo zniknie, to żebyśmy nadal pamiętali, skąd jesteśmy. Będzie. Tak jest. Żebyśmy cały czas o tym pamiętali. No. Tutaj mamy Michała, który jest świetnym historykiem, pasjonatem absolutnym. Mieszkającym od urodzenia tutaj. I Michał właśnie, on prowadzi shorty. Shorty są super, widziałem wszystkie. O których właśnie opowiada o takich specyficznych rzeczach, gdzie jest rondo w Brzeżynie. Gdzie jest stara szkoła. Tak. Chcemy nagrać teraz, to już takie tego, trochę uchylę rąbka tajemnicy, o świniarni, o takim budynku. Gdzie jest w tej chwili w Brzeżynie świniarnia? Otóż świniarnia to jest miejsce, tutaj jak przez most przejedziemy, jak jest ten apartamentowiec, tam ten taki budyneczek stał i na niego mówiono świniarnia. Ten zaraz za mostem, po prawej stronie, który tak. Był. I teraz ten schedę po tym przejął ten piękny apartamentowiec i w brzeżyńskiej świadomości to będzie świniarnia. No, pojawiły się w Brzeżynie kolejne apartamentowce, już jest ich 3 lub 4, pomijając sam hotel Zalewski. I coś, co mnie zawsze tutaj martwiło, to że przy tym, kiedy te apartamentowce powstaną, nie ma możliwości rozbudowy tak naprawdę głównej ulicy, ani deptaku, ani chodnika, bo nie ma gdzie rozbudować tak naprawdę. Znaczy, ja widzę jakieś tam możliwości tego, ale do tego by trzeba było troszeczkę przeprowadzić, dużą reorganizację ruchu. Gdybyśmy odwrócili, bo mamy w tej chwili ruch w Brzeżynie taki wschód-zachód, tak, wzdłuż morza. I trzeba było jakby odwrócić całą sytuację, żeby było raczej północ-południe, czyli samochody, żeby się dostawały od tej obwodnicy brzeżyńskiej w stronę tutaj ulicy Nadmorskiej. No a żeby ta tysiąclecia była jednokierunkowa. Deptakowa, albo jednokierunkowa, albo taki deptak wręcz. Tak, i taka strefa zamieszkania, że tam można przejechać samochodem, ale jakby piersi mają pierwszeństwo. Wtedy można było troszeczkę to zwęzić, tak jak tutaj mamy ulicę Nadmorską. I troszeczkę by to wtedy pomogło. Tomek. Słyszałem, że można u was dobrze zjeść. Bardzo dobrze. To są spekulacje. Wszystko się nagrywa, będzie bez żadnych cięć, na żywo. Cześć. Żartuję, zmontuję tak, żeby było fajnie. Słuchajcie, jak ja to zjem, to ja się naprawdę okoca. Teraz jest impreza i to głośna. Postarczy tego dobrego tutaj. Ale miejsce jest naprawdę bardzo fajne. Można polecić. Yeah.
Dobra, zapraszam. Zapraszamy. Słuchajcie, to był naprawdę jeden z fajniejszych wieczorów, jakie można sobie wyobrazić w Obrzeżynie. Spędziłem go z Olkiem, twórcą kanału Visit Brzeżyno. Polecam wam i jego kanał na YouTubie, i jego profil na Instagramie. Gość, który kocha Brzeżyno, można tak śmiało powiedzieć. To jest ktoś, kto kocha Brzeżyno, kto żyje tą miejscowością, ma na jej temat dużo ciekawego do powiedzenia. A jak wiadomo, mądrych ludzi to i dobrze posłuchać. I będzie wam opowiadał rzeczy, o których na pewno nie mieliście pojęcia. Był dzisiaj moim nauczycielem pływania na supie. Nie wiem, czy byłem pojętnym uczniem. Nie przewróciłem się ani razu, ale i na stojąco za długo nie pływałem. Pozycja na kolanach będzie najbezpieczniejsza. I tak spędziłem najwięcej czasu. Coś nowego. Czegoś się dzisiaj nauczyłem. Poznałem naprawdę ciekawych ludzi. A na koniec poszliśmy na naprawdę dobre jedzonko. Do beach baru na plaży Mango i Tango. Miejsce, w którym można potańczyć, posłuchać muzyki, wypić naprawdę pyszne drinki i zjeść coś dobrego. I coś wam powiem. Jak zaglądacie na kuchnię i na kuchni nie ma mikrofali, to można śmiało założyć, że będzie tam dobre jedzenie. Słuchajcie, to był naprawdę niesamowity wieczór. Niespodzianka, jaka mnie spotkała, przeszła moje najśmielsze oczekiwania. I bardzo za to wszystko dziękuję. Miałem okazję popływać sobie supem. Miałem świetnego nauczyciela, który starał się nauczyć mnie jak najwięcej. Poznałem człowieka, instytucję tak naprawdę, twórcę kanału Visit Brzeżyno, kolegę Olka, który żyje tą miejscowością, opowiada o niej w taki sposób i z taką pasją, jaką nie spotkacie u nikogo innego. Naprawdę bardzo fajny, pozytywny gość. Jestem naprawdę zaszczycony tym, że miałem okazję spędzić z nim praktycznie całe popołudnie i wieczór w dniu dzisiejszym, móc słuchać z zaciekawieniem tego, co ma do powiedzenia na temat Brzeżyna. Jakby tego było mało, po samych supach zostałem zabrany w kolejne bardzo ciekawe miejsce. Byliśmy w beach barze na plaży Mango i Tango i powiem wam, że jestem pod wrażeniem, bo serwują pyszne drinki, serwują pyszne jedzenie. Co jadłem, to widzieliście. Naprawdę godna porcja. Pyszna. I takich smakołyków mają w karcie więcej. Podobnie zresztą jak drinków. Czy polecam? Zdecydowanie. Wypicie takiego pysznego drinka z widokiem na zachód słońca i na morze. Wyobrażacie sobie coś lepszego? Bo ja nie. To był fajny dzień. Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będę miał okazję w jakiś sposób się odwdzięczyć, bo jest naprawdę za co. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze atrakcje. Widzimy się jutro rano, ale czy ja zasnę? Tego nie wiem, bo cały czas jestem jeszcze pod wpływem tego wszystkiego, co się dzisiaj wydarzyło. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć.